Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny Panie Marszałku, Wysoki Izby, Szanowny Panie Ministrze. Przez wiele lat, nawet wówczas jak ja byłem tu w Sejmie, wiele mówiono o smogu, o jakości powietrza, a moim zdaniem kompletnie do tej pory nic nie robiono. To dopiero za rządów obecnych, a szczególnie program Czyste Powietrze, który jest tak krytykowany przez opozycję, jest jedyną szansą, żeby to powietrze zdecydowanie poprawiało się. I pytanie do pana ministra jest takie, czy kiedykolwiek wcześniej były jakiekolwiek próby rozwiązania tego problemu, czy tego typu program, jak wprowadzany obecnie program czyste powietrze kiedykolwiek był realizowany i czy ten program rzeczywiście przyczyni się do zdecydowalnej poprawy powietrza w Polsce. Dziękuję bardzo.